Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w nowej serii na kanale. Seria Keto Q&A, które będę prowadzić razem z moim przyjacielem, panem Avocado. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Na pytania, które często dostaję od moich podopiecznych, ale także i przede wszystkim na pytania od Was. Czyli jeżeli pytacie o coś właśnie pod filmami na YouTubie, to postaram się po prostu zrobić taką serię, w której będę mogła Wam odpowiedzieć na te pytania, bo one często są mega ciekawe i myślę, że warto właśnie je poruszyć na forum, żeby więcej osób skorzystało. Mam też pytania, które dostaję właśnie na Facebooku, na Instagramie, także w ten sposób będziemy sobie tutaj dyskutować i dzisiaj zapraszam Was na pierwszą odsłonę Keto Q&A i odpowiemy sobie na kilka pytań. Pierwsze pytanie, które zadał Artur, ale już bardzo wiele osób nieraz o to pytało i ma takie wątpliwości i ja się wcale temu nie dziwię, że je macie. Czy keto nie zatka mi żył, nie zatrzyma mi serca, nie podniesie mi cholesterolu i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie obawy. Skąd one się biorą? No biorą się one z tego, że od lat wmawiano nam, że tłuszcz jest zły, że tłuszcze nasycone są złe. Natomiast moi drodzy, już ketoza to nie jest jakieś takie niesprawdzone po prostu cudeńko z internetu. Ketoza jest znana od wielu, wielu lat i tak naprawdę jest to bardziej nasza fizjologia niż jakaś dieta. Już przecież 1920 rok wtedy zaczęto, lekarze stosowali ketozę w szpitalach w celu leczenia pacjentów. Także jest to naprawdę mocno przebadany temat. I dla większości osób ketoza, jeżeli jest dobrze prowadzona, jest w zupełności bezpieczna. Jeżeli chodzi o zatykanie żył, to, że cholesterol jest często jakby częścią tej blaszki miażdżycowej, to osoby, które oglądały mój film o cholesterolu, już wiedzą, dlaczego tak jest. Jeżeli nie oglądaliście, to bardzo Wam polecam. Ten film jest dość długi, ale tam to wszystko dokładnie tłumaczę. Natomiast cholesterol tam jest, dlatego że on tam po prostu jedzie na sygnale nas ratować. I dlatego on nie jest sprawcą, że tak powiem, wypadku, tylko jest po prostu jego świadkiem. To nie cholesterol zatyka nam żyły, tylko bardzo często cukry proste albo cukry proste w połączeniu z tłuszczami czy tłuszczami trans. No to wtedy to jest już totalna bomba wybuchowa. Czy cholesterol podnosi się na keto? Jeżeli już jesteśmy w stanie ketozy, no bo pomijamy etap ketoadaptacji, kiedy bardzo wiele parametrów się zmienia i dopasowuje, to jeżeli już jesteśmy na keto, to u wielu osób wręcz ten cholesterol się obniża. Natomiast czasem tak się zdarza, że rzeczywiście te poziomy mogą być trochę wyższe, ale cholesterol jest bardzo ważny, on jest prekursorem hormonów, więc u niektórych osób on po prostu jest wyższy z jakiegoś powodu. Natomiast to, ile cholesterolu spożywamy z diety, ma bardzo niewielki wpływ na to, jaki mamy poziom cholesterolu we krwi. Więc to nie jest tak, że zjedzenie 10 jajek w ciągu dnia po prostu podniesie Ci cholesterol i zatka Ci żyły. I to jest totalny mit. A jeżeli chodzi o nasze serce, no to moi drodzy, nasze serce uwielbia paliwo z nasyconych tłuszczów, więc to tłuszcz potrafi często dużo lepiej niż glukoza je odżywić, także tego się nie boimy. Kasia zapytała, jak przejść na keto bez większych rewolucji, jakie są patenty zakupowe, coś związane może z gotowaniem, jak sobie to uprościć. No dla niektórych osób ketoza to będzie rewolucja, bo totalnie czasem odwracamy nasze nawyki żywieniowe i pamiętajcie, że każda zmiana wymaga takiego oswojenia, natomiast później już jest łatwo. Jedzenie ketogeniczne wbrew pozorom jest proste, no bo po prostu wyrzucamy kaszę, pieczywo, makarony, a zostajemy z takimi pełnowartościowymi produktami. Często jeżeli wybierzesz po prostu nieprzetworzone rzeczy, czyli mięso, ryby, jajka, nabiał, jeżeli dobrze tolerujesz i dodasz do niego po prostu na początku zielone warzywa, awokado, oliwki i dobre tłuszcze typu oliwa z oliwek, bardzo fajnie działa olej MCT czy olej kokosowy,
masło, którego się nie boimy, smażymy na smalcu, smalcu gęsim. To zobacz, to są proste rzeczy, z których każdy może skomponować naprawdę fajne posiłki. I jeszcze jedno pytanie, którym się dzisiaj zajmiemy. Czy ja już nigdy nie będę mogła zjeść? I tu trzy kropeczki, wstaw to, co lubisz najbardziej, a nie jest keto. Czyli pizza, fast foody, ciastko, batonik itd., itd. Oczywiście, że będziesz mogła i ketoza to nie jest po prostu coś, co jest na całe życie i coś, co totalnie Cię ogranicza. Chodzi o to, że wchodząc w stan ketozy i przechodząc poprawnie ketoadaptację, zwiększamy swoją elastyczność metaboliczną. Co to znaczy? Że po prostu jesteś lepiej wrażliwy na te węglowodany później. Wyrzuci Cię to z keto, no ale nikt nie powiedział, że my w ketozie musimy być całe życie i że jak w poniedziałek w niej jesteśmy, to jak we wtorek wypadniemy, to w środę nie możemy wrócić. Więc jeżeli nie mamy problemów poważnych zdrowotnych, a często te problemy zdrowotne też nam się wyciszają na keto, to po prostu nie jest powiedziane, że Ty już zawsze musisz tak jeść, bo sobie zrobisz krzywdę. Nie, dostajesz kolejne narzędzie, więc tutaj jakby podejść do tego na spokojnie, już nie mówiąc o strategiach na ładowanie węglowodanów. Jeżeli ktoś po prostu uwielbia pizzę, to ja nie widzę problemu, żeby on sobie raz na miesiąc tą pizzę zjadł, czy może nawet częściej, ale to jest bardzo indywidualna kwestia. Skup się najpierw na procesie adaptacji, poprawnie ją przejdź, a potem tak naprawdę masz tylko więcej możliwości i szerszy zakres, że tak powiem, usług niż wcześniej. Dajcie znać, moi drodzy, co myślicie na temat Keto Q&A i czy taka seria dla Was jest interesująca. Pamiętajcie o zadawaniu pytań, a my z Panem Awokado pozdrawiamy Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Piona.